Zapraszam Was w niesamowite miejsce. Znowu winkle, znowu fajny przejazd na Cabo de Gata. Pokażę Wam Playa de Monsul, tutaj kręcono Poszukiwaczy zaginionej Arki, kilka scen z Seanem Connery i z Harrisonem Fordem. Zresztą większość tych miejsc tutaj jest tak epicka, że bardzo dużo produkcji filmowych, takich jak Casa de Papel, czy nawet Sky Rojo, czy nawet Conan Barbarzyńca był kręcony tutaj na terenie tego parku. No i taki mamy klimat. Słuchajcie, kolejne spektakularne miejsce na Cabo de Gata, ale zaraz znajdę Wam jakąś fajną piaszczystą lożę. Zaraz Wam pokażę moje ulubione miejsce. Piękna zatoczka. Cudowna, czysta woda. No i taki pomysł na kolejny dzień. Jak Wam się znudzi leżakowanie, no to tu można skoczyć dosłownie kawałek dalej, mniej więcej kilometr. Takie w cudzysłowie sekretne miejsce. Tutaj turyści normalnie nie docierają, tacy mainstreamowi, bo to jest miejsce spływów kajakowych i snorklingowania. W Decathlonie po przyjeździe możecie kupić dosłownie za kilkanaście euro te takie maski do snorklingowania i tutaj jest raj snorklingowy. Ja tutaj widziałem żółwie, płaszczki, rozgwiazdy. Przepiękny temat, cudowna woda i trudno o bardziej wymarzone miejsce, dzikie, do wspaniałego spędzenia czasu aktywnie, dojechania sobie tu motocyklem i w ten sposób możecie sobie zagospodarować kolejny dzień. Jeszcze kilka fantastycznych przed Wami.